bo to jeszcze sianko na trasę. Dzień dobry z kabiny ciężarówki. Słuchajcie, wyjechaliśmy właśnie z serwisu, ale zobaczcie, co się dzieje na zewnątrz. Jeżeli znajdę jakąkolwiek wolną rajkę albo jakiekolwiek wolne miejsce, to będzie to po prostu graniczyło z cudem, tak? Siemaneczko załoga! Możecie zapytać Adriana, co to za widok? No, to jest widok troszeczkę przymrożonej szyby i oczywiście mojego mundka, którym jedziemy, słuchajcie, na zakupy w trasę. Tamten vlog troszeczkę nie świadczył o tym, że tak to się zakończy, lecz niestety wyszło jak wyszło, ale słuchajcie, to jest nieważne, zaczynamy nową trasę, nowego vloga, także nie ma co tutaj, kurczę, się bardzo rozwodzić nad tym, co było. Ważne, co będzie teraz. Ja, słuchajcie, lecę teraz na zakupy. Zrobić sobie na trasę. I co nieco przygotować się do trasy, bo rzeczywiście, jak widzicie też troszeczkę za oknem, aura jest nieco nieciekawa. Także pewne rzeczy trzeba poprzygotowywać tak, żeby to wszystko dobrze wyglądało. Kurde, ale tu jest niepoodśnieżane. Dzisiaj, słuchajcie, strasznie napadało tutaj w mojej okolicy tego śniegu. Jest go po prostu mnóstwo. Ludzie walczą z nim strasznie. Odśnieżarki, pługi i tak dalej. Wszystko działa na pełnych obrotach, a i tak nadal jest jak jest. Wstępnie pierwsze zakupy zrobione. Leżą tam z tyłu. Szykujemy się dalej. Jadę do drugiego sklepu po mięsko i po szyneczkę. Ale czekam, aż się kurde ruch zmniejszy, żebym mógł wyjechać. A tu, słuchajcie, macie naoczną zaletę busa, bo może sobie przyjechać pod biedrę i robić zakupki. Uwielbiałem to w pracy. O, coś tam leci. Uwielbiałem to w pracy na busie na Europie, że sałatkę, szczypiorek do kanapeczek, to zawsze miałem świeże. W ciężarówce jest to mocno utrudnione, słuchajcie, ale no nie ma co narzekać, nie jest też jakoś źle. Zrobi się zakupki na trasę, jakieś takie zachciankowe rzeczy, jak chce się zdobyć, bardzo się chce zdobyć, to się zdobędzie, nie ma problemu. Ale jednak, no mówię, na busie było to bardziej udostępnione, było to dużo prostsze. I wyjeżdżamy z Biedroneczki. Słuchajcie, teraz ten mój wyjazd poprzedni był trochę dłuższy, dlatego teraz miałem wolne trochę dłużej. Wy tego oczywiście na vlogach nie widzieliście, bo nic przez wolny nie nagrywałem. Ale słuchajcie, byłem 2,5 tygodnia w trasie. Wróciłem do domu w czwartek po południu. No i dzisiaj jest poniedziałek, jutro we wtorek o 7 mam odebrać auto z salonu Mercedesa, z serwisu Mercedesa i jechać w trasę. Bo tam jeszcze sianko na trasę. Patrzcie, jaka zima. Dzień dobry Państwu, witam Państwa drugiego dnia. Dzień dobry, witam Was w dniu wyjazdu. Właśnie słuchajcie, jadę w stronę serwisu Mercedesa. Jadę tam zostawić swoje graty. Serwis jest w Ołtarzewie, także słuchajcie, kawałek ode mnie jest. Autko mam wypompowane, jestem spakowany. Musiałem wcześniej rano wstać, niestety dużo wcześniej niż zwykle bym wstawał, no bo ja mam do Ołtarzewa jest 60 km. No to ile, godzina czasu? Dzisiaj przy warunkach, gdzie nie jest odśnieżone, jest wyślizgane, nieposypane, no niestety nie jestem w stanie zrobić takich kilometrów w takim czasie. Wczoraj w ogóle, jak zobaczyłem na mapie, co się dzieje, jeżeli chodzi o
stolica. Zobaczyłem na mapie, co się dzieje w Niemczech, co się dzieje u nas w Polsce na dolotach do granicy. No to jest jakaś istna masakra. Mam nadzieję, że to też się rozkorkowało i że tam już wszystko idzie, bo by było bardzo źle. I szara rzeczywistość. Szara rzeczywistość wyjazdowa. Nie wiem, czy taka szara, czy nie. Staram się pozytywnie do tego podejść, do wyjazdu, bo też zawsze są ciężkie wyjazdy. Zawsze są ciężkie rozstania z rodziną, z żoną przede wszystkim. Ciężko jest, wiecie, wyjść tak z domu. Jak to pewien youtuber kiedyś powiedział, że trzeba się żegnać tak, jakby nie było, jakby miał nie wrócić po prostu. Dzień dobry z kabiny ciężarówki. Słuchajcie, wyjechaliśmy właśnie z serwisu. Ale kurde, jest zimno, jest tragicznie zimno. Wyjechałem, słuchajcie, z serwisu. Wpakowywałem się w auto, bo ja w sumie teraz to, wiecie, wpakowałem się w auto troszeczkę. Teraz to oglądacie troszeczkę później, jak wyjeżdżam, bo jeszcze musiałem zostawić auto swoje na bazie. No i słuchajcie, kurde, poczekajcie, muszę tu wyjechać. Jak tu przyjechałem do ciężarówki, no to była taka masakra, jeżeli chodzi o temperaturę. Tak było zimno, tak piździało. Odpaliłem naszą maszynę. Pochodziła chwilę. Webasto do tego poszło. I słuchajcie, dawaj maszyneria, jedziemy. Poszedł. Odpaliłem webasto, żeby się grzało. Nie wiem, ile mnie było. No, miałem 17 km chyba do bazy. No i 17 z powrotem. No ale jeszcze było problemy z zamówieniem Ubera. Nie wiem dlaczego. Wiecie, stałem pod naprawdę blisko lotniska Chopina i szukało, mieliło, aż w końcu wymieliło. No i co? No i się udało. Ale kurde, dużo jest śniegu. W ogóle nie miałem jak odśnieżyć tego dachu. Ja mam nadzieję, że tam nie będzie bardzo leciało. Ale wracając do tematu, odpaliłem sobie webasto i ono nie nagrzało tak auta jeszcze, jak powinno nagrzać. Podłoga i całe te wszystkie, wiecie, skóry są tak zimne, że mówię, ja pierniczę. No i w klapeczkach jestem, moich basenowo-prysznicowych. Ale one też nie były zbyt ciepłe, bo były w szafce, ale rzeczywiście jakoś tak się chyba szybciej nagrzały od moich stóp. No jeszcze jest w miarę, ale jak się pochodzi na boso, to nie wygląda to zbyt dobrze. Jedziemy odebrać teraz naczepę. Tam, gdzie ją zostawiliśmy, tam mamy ją do odbioru. Kawałek jest 39 km, 29 km prosto. I widzimy się już po odbiorze naczepy. I tak jak widzicie, naczepka już jest. Jedziemy, słuchajcie, na załaduneczek. 28 km mam do załadunku. Załadunek mamy tutaj w okolicy. I jedziemy, słuchajcie, do Francji. Dokładnie, jedziemy do Francji. Już kiedyś tą trasę robiliśmy. Jakby na vlogu też jest. Są to oczywiście mocne początki vlogowania wyjazdów w trasę, ale rzeczywiście ta trasa jest uwieczniona. Wyjechałem z miejsca załadunku i muszę wam coś powiedzieć. W sumie opowiedzieć taką, jakby można powiedzieć, historię z załadunku, bo była dosyć wyjątkowa, choć nieprzyjemna. Ja nie rozumiem czasami, bo ja sam pracowałem na magazynie i czasami wiem, jak niektóre rzeczy wyglądają, i nie rozumiem jednej rzeczy. Na magazynie jednego rodzaju towaru jest po prostu mnóstwo, można zamienić te palety, zresztą jest taka możliwość i tak dalej. No i trafia się uszkodzona paleta.
No i rzeczywiście tutaj jest ten nakaz wręcz bycia przy załadunku, więc ja, gdy jest nakaz, no nie protestuję, idę i pilnuję, tak? I w sumie stoję zazwyczaj, wiecie, obok rampy i sobie stoję. No ale rzuca mi się bardzo mocno w oczy towar uszkodzony, który wjeżdża na moją naczepę. No i mówię do wózkowego, słuchaj, jest ta paleta według mnie uszkodzona, bo różni się bardzo od reszty, jest zgnieciony karton. Czy to może przejść? Tak, może przejść. Mówię, dobra, to słuchaj, ja sobie zrobię zdjęcie i zgłoszę to w biurze oraz u siebie na spedycji. Jeżeli to przejdzie, no to nie ma problemu. Dobra, spokojnie, zrób sobie zdjęcie, żeby w razie czego to nie było problemów. Zrobiłem tak. No i przychodzi moment decyzyjny, że ja pozgłaszałem, że ja to, że ja tamto. I zawodnik zaczyna być według mnie agresywny. Znaczy, może nie tyle co agresywny, ale bardzo niemiły i taki, no wiecie, to oczywiście jeszcze nie obywatel Polski, a pan z Ukrainy. Tak mi się wydaje, że z Ukrainy, bo tak takim akcentem mocno ukraińskim odrzucał i mówi do mnie, że kierowca zdejmuje, bo już oczywiście załadowali, ja wiecie, ja to zgłosiłem, no i musiał tam trzy palety zdjąć i ja już wiecie, pozabezpieczałem sobie tyczki, bo też wiecie, czekałem na decyzję. Kierowca zdejmuje te tyczki. Mówię, spokojnie, się nie pali. Jak to ja, jak zwykle, nie? No i wiecie, no i bardzo był oburzony. Ja mówię, no chłopie, przecież ja ci to mówiłem, że to będzie, że to nie przejdzie, nie? Przejdzie. Mówię, no zobaczymy, czy przejdzie, tak? Skoro jest decyzja o jakiejś tam wymianie tej palety, no to chyba wymieniamy, nie? No i no, pan był bardzo wyjątkowo niemiły, tak? Stwierdził, że on ze mną nie będzie rozmawiał, bo tam już później coś... o coś się zapytałem. 50, kierunek Poznań przez 7,5 km. I oczywiście pan stwierdził, że on ze mną nie będzie rozmawiał. On nie jest od tego, żeby ze mną rozmawiać. Do biura. Dobra, do biura, no w sumie ma rację, tak? On nie jest człowiekiem od tego, żeby decydować o pewnych kwestiach. Ale rzeczywiście mógł to powiedzieć w jakiś taki uprzejmiejszy sposób, no jakby też wiecie. Ja tutaj nikomu nie chcę umniejszać ani nic, tylko po prostu zawsze jest tak w tym wszystkim, w całym tym transporcie już mam, żygam tym po prostu tą całą taką jakby otoczką tego, że co by się nie działo, co by nie było źle, co by... No to wszystko jest wina kierowcy. To kierowca nie dopilnował, to kierowca coś źle zrobił, to kierowca źle pojechał, to kierowca coś tam, to kierowca. I nigdy nie patrzy się na to, że rzeczywiście mogły na to wpłynąć jakieś tam inne czynniki, tak? Kierowca jest od wszystkiego, aby myśleć i później się do kierowcy wszystko czepia. Tutaj głupia sytuacja, bo gość mógł wymienić tą paletę bez problemu, wziąć inną, załadować i tak naprawdę nie byłoby w ogóle żadnego problemu. Ja nawet bym tego nigdzie nie zgłaszał, tak? Ale skoro widzę, że jest uszkodzona paleta, ja musiałem tam być, to wyjeżdżając stamtąd, to troszeczkę sobie przyklepuję taką minę na siebie, tak? I żebym był naprawdę bardzo chamski i bardzo nieuprzejmy w stosunku do tego człowieka, to narobiłbym mu tam no, bardzo niemiłych rzeczy, tylko że ja, wiecie, na pewne rzeczy czasami przymykam oko i mam to, wiecie, jednym uchem wpuszczam, drugim wypuszczam, mimo że mi tam, wiecie, nawet ubliżył, tak? Wśród swoich kolegów w rozmowie, tak? I, no, i zrobił to tak, że słyszałem, ale mówię, dobra, człowieku, nie chce mi się dyskutować. Wiecie, naprawdę, ja czasami naprawdę nie mam chęci prowadzić jakichś takich głupich rozmów, niepotrzebnych, w ogóle nie wiem, po co ludziom są kłótnie, awantury i takie nawzajem siebie przeganianie, nie wiem, czym, mądrościami, czym. Dla niego to zero wysiłku, po prostu popracowałby minutę dłużej wymieniając paletę, a stworzył wokół siebie duży problem, tak? Oczywiście kierownik też, obrońca świata, z jednej strony chciał być po mojej stronie, ale głównie przy mnie tego nie okazywał, jeżeli był tamten pracownik,
A oczywiście stwierdził, że to ja narobiłem szumu, że niepotrzebnie, że to, że tamto, że robiłem zdjęcia, bo nie powinienem robić zdjęć. Mówię, jak to nie powinienem? Przecież jak coś jest uszkodzone, to ja muszę to gdzieś zgłosić, tak? Nie jest tak, że ktoś sobie powie mi na słowo, tak, że jest okej. Ja muszę mieć jakieś, wiecie, odparcie. W dzisiejszych czasach, kurde, rzeczywiście zdjęcie dużo bardziej ułatwia i rozwiązuje pewne problemy, tak? No ale rzeczywiście w regulaminie tej firmy było, że nie można robić zdjęć. Ja o tym się dopiero dowiedziałem później, już jak po całej tej akcji, tak? Ale rzeczywiście, no, akcja była podbramkowa. Koniec końców wyszło wszystko pozytywnie. Wszyscy potwierdzili, że jest to zgodne, że już teraz tak jak jest, to jest ok. I że mogę jechać. Mogę jechać do Francji. I we Francji nie będzie problemu ze zdjęciem tego. Kierowcy jadący z Niemczech w stronę Polski, jak widzicie, ja już jestem jakby coraz bliżej granicy. To już coraz więcej tych ludzi, którzy jeszcze dzisiaj byli w Niemczech i widzieli całą sytuację, jak wygląda, to w Polsce mówią, że jest naprawdę fajnie, no bo jest asfalt, a w Niemczech wszystko stoi. Ratują sytuację, wyciągają ciężarówki, gdzieś tam próbują podśnieżać, nasolić i tak dalej, ale to jest walka, niezła walka z jakby, wiecie, ze śniegiem, z mrozem. I aż w szoku jestem, mówię, kurde, jak? niemiecka technologia, niemieckie wszystkie drogi, a zima zaskoczyła. Przecież to nie jest kraj, który może zima zaskoczyć. A jednak zaskoczyła. Słuchajcie, jestem na Świecku i nigdzie dalej się dzisiaj nie ruszam. Z dwóch powodów. Pierwszy powód, zaraz wam pokażę. Złamałem kluczyk od prawego zbiornika i muszę jutro wyciąć kłódkę. Kurde, gdzie ja kluczyki sadziłem? Dobra, jest. Złamany kluczyk. No i niestety jutro muszę go wyciąć. Jestem, słuchajcie, teraz na... Jestem teraz już na parkingu. Zakończyłem Tahoe. I co chcę wam powiedzieć? Nie jadę nigdzie dalej, bo muszę to jutro zrobić. No i muszę ten prawy zbiornik zalać. Drugi powód, dla którego nie jadę dalej, to jest to, że mam na Tahoe półtorej godziny. A zmieniły się trochę plany. O planach pokażę, plany wam pokażę jutro, bo może jutro coś się zmieni. Dzisiaj jest plan objeżdżać całą dwójkę i trochę inaczej wjechać we Francję, ale to wam, no, może jutro pokażę, bo nie wiem, czy to się czasem nie zmieni jeszcze jutro, bo sytuacja w Niemczech pogodowa jest tragiczna. No i reszta sytuacji jest taka, że nie przekraczam, bo tam nie będzie gdzie zaparkować, a dwa, chcę zrobić myjnię. Jak dzisiaj zrobię myjnię, to może mi nie starczyć czasu, tak? No bo z godziny jest mycie, tam jest kolejka na 3-4 samochody, także prawdopodobnie i tak bym czekał. Także nigdzie się nie ruszam, czekam tutaj, aż wypauzuje się po dziewiątce. Znaczy w sumie jak otworzą tutaj DAFA, to postaram się wyciąć tą kłódkę u nich. I co? I jak to wszystko sobie jutro poogarniam, to będę jechał oczywiście dalej. Dzień dobry, witam Państwa z rana. Słuchajcie, byłem przeciąć kłódkę tam, jak wam wczoraj powiedziałem, w DAFie. Ale w DAFie powiedzieli, że są tak zajęci, że oni tego nie mają czasu zrobić. No i szef podesłał mi adresik, gdzie zrobią to na pewno. No i podjechałem tutaj, słuchajcie, na Słubice do warsztatu. Pan powiedział, kładzie pan dwie dychy i zanim pan wróci, to już będzie zrobione. Poszedłem do ciężarówki, gość wyszedł ze mną. No i rzeczywiście, jak już zapłaciłem i wychodziłem, to już było zrobione. Przeciął kłódeczkę elegancko. No i można śmigać to przede wszystkim. Trzeba jechać zatankować i nową kłódkę kupić, bo na tej kłódce się już nic nie da zrobić. Ale spoko, że się udało. No mówię, ekspresowa robota, nie? Ważne, że gość się tego podjął, bo no byłby problem, tak? Trzeba dolać trochę czy diesla,
to zaraz podjedziemy na stację i będziemy tankować. Jak wyjeżdżałem, to był taki kocioł, że nie pytajcie nawet. Najgorsza godzina do tankowania. Korek to tam jest na pewno do Shella. Także nie wiem, jak to będzie wyglądało. Zobaczę. A tu macie Słubice. Nigdy tu nie byłem. Nigdy pierwszy raz przejeżdżam w ogóle tą drogą. No tu widzę, że dużo, wiecie, tu jakieś sklepy, są markety, jakieś żarcie, jakiś taki targ, można powiedzieć, nie wiem, co tutaj jest. Ha! Wiecie, jakieś tam pawilony widziałem. Także, no, tu jakiś market. No, widzicie? A u nas, a ja tam tylko na tych, na tym Świecku to dwa sklepy i to wszystko. Ale tutaj jakby mi nigdy nie jest po drodze. Także lipa trochę. No ale cóż, nic na to nie poradzimy niestety. Yo, yo, witajcie w kolejnym ujęciu. W kolejnym ujęciu, słuchajcie, wcześniej wam powiedziałem, że tam wyciąłem tą kłódkę. Oczywiście nie udało mi się jej dokupić, bo myślałem, że... Znaczy one były w tym sklepie tam przy Esto, ale teraz ich nie było, no i musiałem... Po prostu zakupiłem inną kłódkę, która będzie pasowała, aby tylko przez to oczko przeszła. Ja rozmawiałem z szefem, szef powiedział, że wymienimy już na bazie, bo podejrzewam, że on ma te kłódki, albo po prostu się gdzieś kupił gdzie indziej. Teraz nie było czasu na zbędne dywagacje. Zatankowałem diesla, oczywiście nie udało mi się umyć samochodu. Jest zbyt duże ciśnienie, powiem wam. Spieszy mi się trochę, zależy mi na czasie. Szyby będę musiał sobie gdzieś ogarnąć po drodze, gdzieś tam pod dystrybutorem. Reszta zestawu nie wygląda jeszcze źle, ale no rzeczywiście przydałoby się umyć, byłby święty spokój. Ale też pogoda na zewnątrz, tak jak widzicie, moment zaraz by był brudny. Co do planów na dzisiaj, były plany takie, że tak jak wam wczoraj powiedziałem, że pojadę dwójką, znaczy taki był plan, że dwójką i tam w stronę Paryża. Wiadomo, Belgia i tak dalej. Lecz po wstępnej rozmowie ze spedytorem, no i po tym, co zobaczyłem rzeczywiście na Google, no dzieje się tragedia na dwójce. Jest ogromna śnieżyca w Niemczech. Nie poradzili sobie z tym panowie drogowcy. Słabo to ogarniają, nie wyciągają tych ciężarówek. Ciężarówki stoją na poboczach po 40 parę godzin. Wychodzą już im weekendówki na tych autostradach, no i w sumie nikt nic z tym nie robi, tak ogółem mówiąc, i to wszystko czeka na, nie wiem, na co, na zbawienie chyba. Jak patrzę w nawigacji, tam jakbym chciał jechać na dwójką to na stronę Hanoweru, to jest taka tragedia, że tam cały czas idzie czerwona linia, nie? Całusieńki czas. Dlatego my będziemy jechali dziewiątką oraz czwórką, jak dobrze pamiętam. No i tam, znaczy teraz lecimy ringiem, no i później odbijamy w stronę Lipska. No a dalej to będę wam pokazywał mniej więcej co i jak. Jechałem już kiedyś tam tą drogą, mniej więcej wiem co jest 5. Ja w ogóle jak wyjeżdżałem w trasę to i już jak wiedziałem o adresie rozładunku, to w pierwszej wersji myślałem właśnie tak jechać. Ale później sobie pomyślałem, że no jest 100 km dalej. Nie wiadomo jaka tam będzie droga i tak dalej, czy to będzie, czy to ma sens i wiecie, te całe przemyślenia, i stwierdziłem, że jeżeli nawigacja kieruje mnie TomToma na Paryż i tak dalej, no to w sumie tak zrobimy. No ale rzeczywiście później po tych wstępnych rozmowach właśnie ze spedytorem, czy to sam nawet też się przemyślałem, że rzeczywiście no tą dziewiątką i czwórką będzie po prostu szybciej, tak? Sorry, bo właśnie jem. Powoli wyjeżdżam z parkingu z pierwszej pauzy. 45, w sumie ona wyszła dosyć długa, bo testuję nowy czajnik, ale o czajniku wam powiem kiedy indziej. Ale zobaczcie, co się dzieje na zewnątrz. Ile jest śniegu. Dalej jest tylko gorzej, nie? Niemcy są kompletnie zasypane. Rozmawiałem z kolegą, który stoi na dwójce w jakimś tam 30 parę kilometrów korku. I mówi, że się nic nie rusza i śniegu jest mnóstwo.
mnóstwo i nie wiadomo, co z tego będzie, nie? Dobrze, że mówi, mam paliwo i jedzenie, to nic mi nie grozi, tak? Ale mówi, toaleta by się przydała. No. Także nie jest dobrze w niemieckim landzie, w niemieckich landach. Dobrze, że jedziemy w stronę Francji. Tam może będzie trochę lepiej. Może z pogodą. Ach, dobra, startujemy. 56 minut stałem. Dobra, staram się wyjechać z tego parkingu bardzo powoli, bo mam pełną kawę. I drugi powód to jest to, że jest bardzo ślisko i takie, wiecie, gwałtowne ruchy no nie pomagają. A jak już wychodzi, to dobrze, to niech wychodzi. Żeby, ważne, żeby nie stanąć. I jeszcze zaczyna padać, kurde. No Niemcy są, niemieckich drogowców zaskoczyła zima bardzo poważnie. Nikt się nie spodziewał takiej aury. Ale podejrzewam, że u nas gdyby tak spadło tyle samo, nie byłoby wcale lepiej. Chociaż rzeczywiście tutaj dwójka dojazd do granicy wyglądał bardzo dobrze. Czarny asfalcik, bezproblemowo wszystko szło także. Dumny jestem. Tutaj jest dużo gorzej. W ramach takiej ciekawostki pokażę wam tutaj parking, bo musiałem zjechać, bo mi się tam coś rozlało i musiałem powycierać. A akurat, słuchajcie, przejeżdżam. No i to popatrzcie sobie, jak właśnie zima zrujnowała Niemcy, nie? Tu i tak sobie świetnie dali radę, nie? Widzę, że tutaj coś tam było odświeżane. Tutaj część parkingu jest w remoncie, bo widziałem, że tam w sumie tam też dalej stoją maszyny jakieś. Ale tutaj, no, podejrzewam, że tak po kolana. No, tak po kolana to jak nic, nie? W śniegu. Także w Niemczech jest nieciekawie akurat w tym czasie. Cała ta zima chyba przeszła, bo najpierw była w Hiszpanii. W Hiszpanii była rewolucja mrozów i w ogóle. Później z Hiszpanii przeszła tutaj troszeczkę na Francję. Poparaliżowało tam trochę tą Francję. A teraz u Niemca się zrobiła tragedia. I to taka, bym powiedział, no konkretna. Dobrze, że te, mam nadzieję, że te mrozy w sumie, i dobrze, że na razie tych mrozów nie ma, znaczy tyle śniegu w sumie nie ma w Polsce, bo moglibyśmy sobie z tym nie poradzić. Już kiedyś była taka zima. Ktoś powiedział, sorry, mam, o kurwa. Wiecie, jaki tu jest wyjazd zrobiony? Ja wyjeżdżam, myślę sobie, kurwa, wyjadę. A tu masakra. Dobrze, że przyhamowałem, bo tak to by było ambaras. Dobrze, że też wpuszczali powoli. No ale pas rozbiegowy na pół auta. Także tu też się widzę, nie popisali. Jak już odgarniali, to mogli odgarnąć to dalej, żeby ten wyjazd był jednak szersze, a nie na ostatnią chwilę patrzysz, a tu w zakręcie pas jest węższy, rozbiegowy. Ach, te Niemcy, wspaniałe. Mały teleporcik, bardzo mały tak naprawdę, o kilka godzinek. Po drodze zrobiłem 45, żeby uruchomić czas na dychę, bo tam wjechałem w ten parking, chyba 6 minut do końca mi zostało. No i uruchomiło się tam godzina 27, ale, że tak powiem, ja nie potrzebuję jakoś dzisiaj zbytnio tego wykorzystywać. Ja myślałem, że po prostu znajdę wcześniej miejsce do stania. Ale nie udało się. No i musiałem tą, że tak powiem, ten czas na dychę uruchomić. Jest masakra. Jest kompletna masakra. Nie ma miejsc do parkowania. Zobaczcie, tu już pokazuję, że jest zero, także podejrzewam, że nie mam na co liczyć, że zaparkuję.
tu już nie można stać. Liczę na to, że może coś się zepsuło, ale wątpię. Po 100 metrach skręć w lewo, następnie lekko w prawo. Tu jak widzicie, pozasłaniane koszami, żeby nie zaparkować. Co? Busami się poparkowali, no niby tutaj wszystko, lewo, wszystko jest dla busów porobione. Lekko w prawo. Także nieciekawie wjedziemy tu na ten parking. Tutaj jest tak, że lekko w prawo, jak wcześniej A5, wyjeżdżasz E451. Jak wcześniej wyjeżdżasz, no to stoisz z przodu, a jak późno, no to na samym końcu. Jeżeli w ogóle wpuści mnie to całe urządzenie, no musi mnie wpuścić, ale pewnie wydrukuje mi się bilet wyjazdu. Co tu mamy? Polski. O której wyjeżdżamy? Możemy zrobić czas parkowania do 9, znaczy, że 9 godzin. Także tak to wygląda. Tutaj za dupami się raczej nie ustawię. Ale masakra jest dzisiaj. No najgorsze jest to, że ja kojarzę tutaj te okolice i że tutaj nie będzie gdzie stanąć nigdzie. To będzie najgorszy bullshit tej całej akcji. Tu macie rajeczki. Kurde, ale tu za dupami? Czemu by nie? No, może. Podpytam na radiu, jak tu jest ze staniem za dupami. Widzę, że tu stoją. Także spoko. No niestety, się nie udało tam zaparkować. Tym samym pogrzebałem całą możliwość zaparkowania gdziekolwiek. Tam za tymi dupami, powiem wam, że za bardzo wystawali i ja nie miałem jak się schować. Tam było bardzo wąsko, no i ktoś, kto by przechodził tam, po prostu miałby duże, duże problemy. Trzymaj się lewej. A nie chcę w nocy się znowu przestawiać, bo ktoś przyjedzie, się nie może zmieścić i on wzywa policję, bo on nie może przejechać i tak dalej. Także znam życie. Tam się po prostu nie da i tyle. Trzymaj się lewej strony. Będę próbował wjeżdżać na każdy możliwy parking, jaki tylko będzie, żeby zaparkować. No i zobaczę, może coś się uda zaparkować, ale tutaj te wszystkie jakby miejscowości, znaczy te parkingi, co ja mówię, w tej miejscowości tutaj po tego Frankfurtu są małe. 10 samochodów, 5 samochodów. 51, kierunek bazy przez 8,5 km. Z tego co kojarzę, to tutaj właśnie ten parking był jednym z większych parkingów, na które się dało, że tak powiem, wjechać. Na które były szanse, tak. Ja nie wiem, mam godzinę 20 na tacho. Zobaczymy, co się z tego da wykrzesać. Podejrzewam, że niewiele. Podejrzewam, że to raczej, nie wiem, no nie wiem co o tym myśleć. Wcześniej się nigdzie też nie dało zaparkować. Też jest, wiecie, godzina 21, także co tu dużo gadać. Wcześniej były jeszcze te lejby takie przy samej autostradzie. Ale na nich stać, zresztą z tym towarem, co ja mam, no nie za bardzo by mi się to uśmiechało. I no niebezpiecznie, tak, po prostu niebezpiecznie. Co tu dużo mówić. Powoli zaczynam się jakby wyswajać, nie wiem jak to nazwać, uświadamiać sobie bardziej, że dzisiaj będzie przegięcie, będzie spore przegięcie, bo około 20 minut przy dobrych wiatrach. A już mówię wam dlaczego.
dało mi 31 minut na tacho. No i po drodze nie ma kompletnie nic, żadnych parkingów, jest jakiś tam, widzę, za jakieś, nie wiem, 30 km jakiś dzikus. Podejrzewam, że on będzie zawalony, no bo to Niemcy i tak dalej. Ja nawet kiedyś na tym dzikusie stałem, nawet na wjeździe, tam jest taki długi wjazd, jest pas boczny i na tym pasie bocznym kiedyś stałem. Dobra, mam światełka i przed sobą parking. Niestety znam bardzo dobrze ten parking i wiem, że na nim nie będzie miejsca. Znaczy, jeżeli znajdę jakąkolwiek wolną rajkę albo jakiekolwiek wolne miejsce, to będzie to po prostu graniczyło z cudem, tak? Nie ma innych cudów. To jest jedyny cud, jaki tylko się może wydarzyć, to, że tutaj będzie miejsce. Ja na tym parkingu kiedyś stałem. Po 200 metrach skręć w lewo, następnie na końcu drogi skręć w prawo. Tu jest coś wolnego? Nie. Czekajcie, wjeżdżam od dupy strony ten parking. No i przejdziemy dookoła, zobaczymy, może coś się trafi. Tu jest... nie ma wolnej rajki. Po 70 metrach skręć w prawo, następnie pojedź autostradą. Skręć w prawo, następnie pojedź autostradą. Kiedyś tutaj w tym rzędzie stałem. Widziałem, jak ktoś wyjeżdżał. Znaczy, to powiedziałem, że nie znalazł po prostu miejsca. Bo tu nie ma miejsca. Nie mam siły do tego po prostu. Skręć w lewo, następnie skręć trzecią przecznicę w lewo. Skręć w prawo, następnie skręć w lewo. Słuchajcie, ostatecznie wygląda to tak. Mocno tutaj trochę wystaje poza rajkę, ale i tak nic nie wykombinuję, bo dalej są jakieś słupki, no i do nich dojeżdżam tam 5 cm, także niestety muszę zostać tak jak jest. Ale cóż. Ważne, że się udało zaparkować. Zrobiłem wydruk, jest 31 minut przekroczenia. I tak cud, że tutaj się udało. 4 razy przejechałem ten parking. Myślałem, że tutaj, wiecie, będzie, jak cofam, to będę i tak mocno wystawał. Jednak wystaje, ale jeszcze tak, wiecie, akceptowalnie. Także udało się zaparkować. Z niemieckimi parkingami tak jest, że one są po prostu zawalone. A przed granicami to chyba wszędzie tak jest, że ludzie stają na granicach i tak dalej. Tutaj jest bardzo blisko do granicy z Francją, także tutaj te wszystkie parkingi będą pozajmowane. Słuchajcie, tego vloga będziemy już kończyć. Widzimy się w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. A jeśli Wam się podobało, to zachęcam do zostawienia łapy w górę. To zwiększa i zasięgi, i moc przerobową, zachętę do działania i tak dalej. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Na razie. Cześć.